poruszam temat obfitości. Obfitość na każdym poziomie naszego życia. Nie tylko pieniądze, ale obfitość czasu, obfitość kreacji, obfitość tego, że mamy tą przestrzeń dla siebie, żeby czuć się super. Poczucie bezpieczeństwa. To jest ta czakra bazy, czakra korzenia, która dzięki niej jesteśmy, tak powiedzmy, budujemy domek, to jest nasz fundament, aby rosnąć. Więc towarzyszy nam dzisiaj olej eteryczny, właśnie mieszanka obfitość, a dużo patchouli, nuty głębokiej, kadzidłowca, także ten olejek, jak aplikuję. Jeżeli jesteś, teraz też masz olejek, zapraszam Cię do aplikacji ze mną. Daję sobie troszeczkę na nadgarstek, dosłownie kropelkę i biorę głębszy oddech. I z każdym oddechem czuję, że tworzę przestrzeń wokół siebie. Przestrzeń dla swojej praktyki. Zaczynamy od pozycji dziecka. Rozluźnij czoło na macie, rozluźnij swój kręgosłup i wróć do swojego korzenia. Wsłuchaj się w swój oddech. Teraz powolutku przejdź dłońmi w prawą stronę, wydłuż lewy bok i powolutku na drugą stronę. Czuj, jak pośladki dotykają pięt. Pozwól, aby oddech przypływał przez Twoje ciało jak fala. Fala wdechu i fala wydechu. I powolutku przechodzimy teraz do pozycji kota. Rozluźniamy kręgosłup. I znów jest ta fala. Fala wdechu, fala wydechu. Rozluźnij szyję. Rozluźnij wszelkie napięcia w ciele. Przejdź teraz do pozycji psa. Wydłuż tył nóg i poczuj, jak pięty powolutku jedna dotyka maty, druga odrywa się od maty. Chodzimy naszego psa. Poczuj rozluźnienie, które płynie przez szyję. I cały czas łączymy się z naszym korzeniem. Wdech, pełen wydech. Przenieś teraz swoją prawą stopę do przodu. Porozluźnij bioderka. Poczuj znów przepływ pozytywnej energii przez całe Twoje ciało. Zachęcam Cię do tego, aby zamknęła oczy, co pozwoli Ci wejść głębiej w doznania w Twoim ciele. Skup się na swojej bazie, na swoim korzeniu. Poczuj, jak lewe biodro powolutku opada niżej i niżej w kierunku maty. Możesz pogłębić pozycję, kładąc prawą dłoń na kolanie i delikatnie otwierając klatkę piersiową, wziąć kolejny oddech. I powolutku wydłuż tu nogi, wydłuż kręgosłup, przejdź ponownie do pozycji psa z głową w dół i za chwilkę będziemy zmieniać stronę. Więc w swoim tempie przenieś teraz lewą nogę do przodu. Miękki, swobodny oddech. Sprawdź, aby kolano było nad piętą. Miękki, swobodny oddech. Rozluźnij całe swoje ciało w kierunku maty. Wydłuż kręgosłup. I teraz powolutku pogłęb pozycji. Rób to, co jest dla Ciebie dobre. Co współgra z Tobą? Co czujesz w ciele? Miękko i swobodnie.
poczuj ten przepływ energii przez całe Twoje ciało. Wróć do psa, wydłuż tył nóg. Poczuj, jak energia coraz swobodniej przepływa przez Twoje ciało. Przechodzimy teraz do przodu. Jeżeli możesz, złap sobie za duży paluch. Jeżeli nie, możesz złapać za kostki, za tył kolan i ugnij prawe kolano, następnie lewe. I poczuj, jak rozluźniasz brzuch w kierunku uda, jak on spływa. Rozluźniają się wewnętrzne organy. Jak świeża krew przepływa do Twojego umysłu, do Twojej głowy. Miękki, swobodny oddech. I powolutku przechodzimy sobie do pozycji deski. I kładziesz się na macie. Bardzo ważne jest, abyś jak guziczek naciskasz swój pępek, przyklejasz go do kręgosłupa. Następnie unosimy prawą nogę do góry, lewą dłoń. Wydłużamy cały kręgosłup. Poczuj to wydłużenie też na drugiej stronie. Jak dobrze być w swoim ciele. I teraz powolutku uginasz sobie prawe kolano, łapiesz za stopę i delikatnie przyciągasz piętę w kierunku pośladka. Na tyle, ile Twoje ciało Ci dzisiaj pozwala. Najważniejsze to czuć oddech. I pamiętaj, pępek do kręgosłupa. Mocny brzuch, żeby lędźwia Cię później nie bolały. Znajdź tą, to się nazywa taki sweet spot. Znajdź ten sweet spot w swoim ciele. To, co dobrze się czuje. I zmiana strony. Miękki oddech. Stworzyłaś dla siebie taką przestrzeń na macie. Więc niech to będzie Twoja przestrzeń. Ja Cię prowadzę, słuchaj mojego głosu, ale najważniejszy jest głos ten w Tobie, który mówi, tak, tu wystarczy, tu jest mi dobrze. I powolutku kończymy. Porozluźnij, możesz popatrzeć na prawą stopę, lewą. Porozluźnij bioderka. Przejdź sobie znów do pozycji dziecka. Jest to piękna pozycja dla naszego całego systemu nerwowego. Ponownie poczuj kontakt brzucha z matą. Złap teraz obiema dłońmi za prawą stopę. Jeżeli nie złapiesz, możesz to zrobić tylko jedną dłonią lub użyć paska, który pomoże Ci otworzyć klatkę piersiową. I zmiana, druga strona. Delikatnie otwierasz klatkę piersiową. Chodzi o otwarcie przepływu energii w okolicach serca i ta energia płynie aż do Twojego korzenia, aż do bazy, czyli do Twojej kości ogonowej. I powolutku wracamy do psa, do pozycji dziecka. Miękki, swobodny oddech. Fala oddechu. Rozluźnij czoło na macie. To jest Twój czas, czas dla Ciebie. I powolutku przechodzimy do przodu maty, do pozycji takiego motylka. O, otwórz klatkę, następnie porozluźniaj tył pleców, a teraz pozwól, aby czoło opadło w kierunku stopy, w kierunku stóp. Rozluźnij się. Poczuj, jak kolana miękko i swobodnie, powolutku opadają milimetr niżej i niżej w kierunku maty. Poczuj swój korzeń. Jak on z każdym oddechem rośnie głębiej w kierunku maty, w kierunku centrum ziemi. Zapach, który mnie otacza, tej paczuli, teraz czuję go jeszcze głębiej. Kadzidło. Zapach korzenia. Harmonii. I powolutku idź do góry, możesz jeszcze pogłębić pozycję, wydłużyć. Podobnie zrób to, co jest dla Ciebie odpowiednie i dobre.
i powolutku wracamy do centrum. Poczuj, jak teraz Twoje ciało wibruje po swojej praktyce. Unieś dłonie do góry, następnie przynieś je do swojego serca i podziękuj sobie za swój czas, za swoją energię, za to, że jesteś. Dziękuję.